Przyjaciele, dzisiaj jesteśmy w tym miejscu, aby mówić wam o tym, że dostęp do prawdziwego Jezusa jest dziś, tu i teraz. Jesteśmy tutaj po to, aby powiedzieć wam i zaświadczyć jednocześnie o własnym życiem o tym, że Jezus Chrystus jest dostępny dla każdego człowieka i nie jest to żadna figurka, nie są to żadne święta, nie są to żadne rytuały ani obrzędy, ale jest to Pan Panów i Król Królów, którego my poznaliśmy, pokochaliśmy i uwierzyliśmy w to, co zrobił na krzyżu Golgoty 2000 lat temu. Drodzy przyjaciele, 2000 lat temu każdy wie, co się wykonało na krzyżu. Każdy już o tym słyszał i nie sposób dzisiaj spotkać człowieka, który by nie wiedział, co się wykonało 2000 lat temu. Tak, 2000 lat temu zbawienie wykonało się na ziemi. Jezus Chrystus przyszedł na tą ziemię i zaprezentował w królewskim, w mistrzowskim stylu. Jako człowiek stał się człowiekiem i pokazał boską naturę, pokazał królewski styl, pokazał, wypędzał demony, uzdrawiał chorych, wskrzeszał zmartwych, ponieważ był Bogiem tu na ziemi. I to wszystko widzieli ludzie, którzy go otaczali. Widziała to religia, widział to ten świat, ale i oni nie chcieli go poznać. Kogo reprezentuje? Moją żonę. I teraz, kiedy Jezus Chrystus jest bardzo dobrze rozpoznawalny wśród tych ludzi, ci ludzie, tak jak tutaj te dwie panie, podchodzą do mnie i mówią, kim jesteś i kogo reprezentujesz. Ja mówię wam o Chrystusie, którego znam. Mówię wam o tym Jezusie, którego poznałem dzięki temu, że sam zapragnąłem go znać. Wiecie, ja byłem przestępcą, byłem zawodowym przestępcą, byłem handlarzem narkotyków, byłem zwykłym bandziorem. Wydawało mi się, że takie życie jest okej. Wydawało mi się, że czym więcej mam kasy, czym bardziej wpływowych ludzi znam, tym jest lepiej. Ale okazało się, że to życie prowadzi do śmierci. Wiecie, jak gdzieś miałem w głowie taki przebłysk. Idę złą drogą. Jak umrę, nie będę miał już ratunku. Nie będę miał wytłumaczenia, ani nie będę miał możliwości zmiany. I ja, kiedy znalazłem się niestety już w więzieniu, kiedy moje życie legło w gruzach, to ja wtedy powiedziałem, gość, ja chcę znać prawdę o tym Bogu, o którym słyszę od małego. Ja chcę coś o Nim więcej wiedzieć, ja chcę Go poznać i ja chcę pójść w Jego stronę, bo ja wiem, że kiedy moje życie na tej ziemi się zakończy, ja umrę i już nic więcej nie będzie w stanie mi pomóc. Wtedy zawołałem, otworzyłem Słowo Boże, przeczytałem, że wszystkie moje błędy, które popełniłem, wszystkie moje przestępstwa, których się dopuściłem, Jezus, zostały mi przebaczone, bo Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty wziął je na siebie. Jezus Chrystus zapłacił za każdy mój grzech. Ja się o tym dowiedziałem osobiście i ja powiedziałem, Jezusie, dziękuję Ci. Ja się rozpłakałem. Powiedziałem, Jezusie, dziękuję Ci za to, że Ty zrobiłeś to dla mnie i ja już teraz nie muszę iść do piekła. Dziękuję Ci. Ja ogłaszam Cię moim Panem i Zbawicielem. Wielki Królu, Wielki Królu. Przyjaciele, widzicie, kiedy ja takie wyznanie wiary powstało we mnie i zostało ono uwolnione na zewnątrz, wtedy narodziłem się na nowo, ponieważ wiecie dlaczego? Ja w sercu uwierzyłem, ja tu w środku uwierzyłem i to zdefiniowało moją osobę przed Bogiem. Bóg się do mnie przyznał i powiedział mi, jesteś zbawiony na wieki i nigdy nie zobaczysz śmierci. To powiedział do mnie Bóg, kiedy wyznałem Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. W tym kraju mówi się, że trzeba wypełniać rytuały, robić dobre uczynki, a ja wam powiem tak, z Jezusem wisiało dwóch złoczyńców na krzyżu. O, ich uczynkami były uczynki tylko takie, że byli winni śmierci. W ostatnim momencie swojego życia jeden z tych złoczyńców na krzyżu powiedział tak do Jezusa, my tu jesteśmy słusznie, ale ty tutaj wisisz niesłusznie.
słusznie, nam się należała śmierć, ale ty jesteś Zbawicielem. Tak powiedział jeden z nich do niego. Powiedział do niego, wspomnij na mnie, jak będziesz w raju. Jezus powiedział, jeszcze dzisiaj będziesz ze mną w raju. Jezus powiedział, jeszcze dzisiaj będziesz ze mną w raju. Czy ten człowiek chodził do kościoła i wypełniał dobre uczynki? Nie, on tylko uwierzył, wyznał Jezusa jako Pana i Zbawiciela i uwierzył w to, że On jest Mesjaszem. Tyle zrobił ten człowiek i stał się zbawiony, a dzisiaj ludzie próbują sobie zasłużyć, dołożyć swoje marne 3 grosze do krzyża. Próbują mówić tak, ja jestem dobrym człowiekiem, ja mam dobrą pracę i dobrze wychowuję dzieci, ja przeprowadziłem babcię przez pasy, ja to, ja tamto. W oczach Boga nie ma to żadnej wartości. W oczach Boga wartość ma tylko to, czy ty uwierzyłeś w Jezusa i przyjąłeś Go jako Pana i Zbawiciela. I każdy człowiek stanie przed sądem albo ku życiu, albo ku śmierci. Ci, którzy wybrali Jezusa, będą sądzeni ku nagrodzie, tak jak i my tutaj, którzy jesteśmy. Jednak ci, którzy nie uznają Jezusa jako Pana i Zbawiciela, czeka sąd i potępienie. Nie dlatego, że mieli złe uczynki, ale dlatego, że nie wybrali Jezusa jako Pana i Zbawiciela. I wtedy ich uczynki będą właśnie ważne. I jest prawdą to, że za jeden uczynek, za jeden grzech jest kara śmierci. I nieważne jest milion innych dobrych. Dlatego musiał przyjść Jezus, ponieważ człowiek nie był w stanie w żaden sposób zyskać sobie Bożej przychylności. I jesteśmy tutaj dlatego, aby wam tą prostą prawdę powiedzieć. Jesteśmy tutaj dlatego, że jesteśmy wdzięczni za to, co wykonało się na krzyżu Golgoty dla nas. My jesteśmy wdzięczni za to, że to się wykonało dla nas. Jeśli jest tutaj osoba chora, potrzebująca uzdrowienia, no to możesz podejść teraz, dzisiaj i w tej sekundzie zostaniesz uzdrowiony z jakiejkolwiek choroby. Dlaczego? Dlatego, że Jezus Chrystus 2000 lat temu wziął na siebie każdą chorobę. Została na Niego wrzucona każda choroba. Dlatego dzisiaj ty możesz zostać uzdrowiony, bo my położymy na ciebie ręce i dzięki przelanej krwi Jezusa za twoje choroby, za nasze i za wszystkie choroby na tym świecie dzisiaj możesz dostąpić uzdrowienia. Kto jest chory i potrzebujący, niech przyjdzie.